98XX, gra przeklęta, która może zhakować ci komputer, ponieważ już kilka razy nam zhakowała komputer. I moi drodzy, w końcu ta gra miała update. Mamy kilka nowych gierek. Ja tutaj od razu loguję się na ten przeklęty komputer. Zobaczymy, z czym teraz tutaj będziemy mieli do czynienia, ponieważ jak sami dobrze wiecie, w tej gierce chodzi o to, że tutaj znowu dzieci zostaje porwane. Jakiś wypadek samochodowy, coś tam, jakieś sraty pierdaty. W każdym bądź razie mamy tutaj kilka nowych gierek. Ja widzę, że one mi się pojawiły może tutaj w Photo Gallery. Ale to już tutaj ogarnęliśmy, uwaga! Znowu się tego przestraszyłem, 749. I tutaj z tego, co mi się wydaje, było chyba 888. Tylko teraz mam tutaj tak jasno, że tego nie widzę. Ale moi drodzy, my się skupimy na tych czterech tutaj rzeczach, ponieważ mamy Dancing with Darcy, Book Reader, czyli jakaś czytanka, Video Editor, czyli będziemy mogli edytować wideo, tworzyć filmy na YouTube'a oraz Math Game, czyli gra matematyczna. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takiej gierki, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie koniecznie hashtag balerina, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Dobrze, moi drodzy, klikam teraz Dancing with Darcy. To jest najnowsza gierka prosto od Calvis Games, czyli studia, które właśnie tworzy takie przeklęte .exe gry. Okej, dobra, czuję już tutaj malutki vibe z FNAF-a. No nie mówcie, że nie. Klikam play. O, jestem Darcy. I witam w moim studiu tanecznym. Okej. Practice round. Okej, no dobra. Choose your skill level. Moi drodzy, weźmiemy może practice. No. Okej. 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 Okej, czyli musimy tutaj klikać właśnie na takie jakieś kółka, które jadą. I musimy kliknąć po prostu. No mi się to kojarzy tutaj z FNF-em. Okej. Okej, czyli musimy mieć powyżej 50%. Okej, no dobra, zobaczymy, czy nam się teraz uda. Moi drodzy, ja widzę, że to jest teraz tutaj bardzo mega easy i chyba kliknąłem. Dobra, teraz kliknąłem. Czyli musimy poczekać, aż to będzie tutaj w tym okręgu i najprawdopodobniej muszę kliknąć dwa razy przyciskiem myszki. No dobra, ona tutaj jakieś robi sraty pierdaty. Okej, dobra, udało się. I teraz, moi drodzy, mamy tutaj 100%. Okej, excellent. Okej, czyli teraz możemy na spokojnie zatańczyć. Wydaje mi się, że od razu pójdziemy na easy, ponieważ na easy grają, jak sami dobrze wiecie, pajace. Ja zawsze gram na easy. Tak kiedyś Hadesiak powiedział, no chyba nie trafiłem, bo to chyba trzeba idealnie trafić. Dobra. To jest easy? Naprawdę to jest easy? No dobra, później sobie oczywiście też sprawdzimy, co się stanie, gdy my będziemy tutaj na przykład w ogóle nie tańczyć, żeby ona się zdenerwowała i będzie wszystko na zero. Okej. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy otrzymamy jakiś kod, który będziemy potrzebowali, żeby gdzieś zadzwonić. Jak sami dobrze wiecie, tutaj też się da dzwonić. Okej, na razie to nie jest aż takie super ciężkie, ale pamiętajcie, że to jest na easy. Ja już się boję, moi drodzy, hard, bo jeżeli... A nie, no ja wystarczy, że raz kliknę. No to na practice musiałem dwa razy klikać, a to już raz muszę klikać. Takie troszeczkę to dziwne. Dobra, kiedy się skończy ta muzyczka, ale... Sami przyznajcie, że to tutaj naprawdę czuć taki vibe z FNAF-a, ale tego takiego 8-bitowego, czyli takiego z tą taką starszą grafiką, gdzie wszystko było takie spikselowane 2D. Naprawdę, czuć tutaj ten vibe. I co, i to już chyba wszystko z tego, co mi się wydaje. Nie no, tutaj coś jeszcze jest, poleci. Tu mamy jeszcze jedno. Ale czekajcie, ile ja muszę grać, bo ona mówiła, że musi być 100%. Ja myślałem, że my po prostu dobijemy do 100% i wtedy będzie spoko, no chyba, że ja teraz muszę przestać po prostu tańczyć? Nie wiem, czy czekać na koniec muzyki. Juniorku, nie graj tak dużo, bo cię główka rozboli. No to wezmę paracetamol od Uzilow. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Już chyba. Dobra, mamy to. You are not sure dancer. Czyli jesteśmy... O, dostaliśmy, moi drodzy, ptaszek. Wydaje mi się, że jak otrzymamy raz, dwa, trzy, to wtedy się pojawi najprawdopodobniej znowu jakiś znak zapytania, czy jakiś XXX skill level. Dobra, lecimy teraz, moi drodzy, na medium. Czyli na średni poziom. I teraz to już leci o wiele szybciej. Miejmy nadzieję, że uda mi się to przejść na hard. Szkoda, że tutaj na strzałka się nie da grać, tylko oczywiście musimy klikać myszką. O, dobra, tutaj poleciało. Nie ma tragedii jakiejś. Tych kulek się powinno troszeczkę więcej pojawiać. Ale najważniejsze jest to, że my po prostu
Nie musimy robić super idealnie, tylko wystarczy, że to klikniemy, gdy to jest w tym okręgu. Coś słyszę tutaj, słyszycie to? Tak jakby jakiś pies piszczał gdzieś obok, takie miau, miau. No dobra, czyli strata to jest 10%. Ale jak sami widzicie, my to możemy na spokojnie później odzyskać, więc znając życie, gdy będziemy grali na hard, to ja będę musiał to przejść 16 razy, żeby to ewentualnie przejść. Dobra, tu. Słyszycie te psy? Chłyt, chłyt! Tak jakby tam już jakieś pieski płakały, albo jakieś dzieci. W ogóle ona jest taka mega creepy. Niby się uśmiecha, a jest mega dziwna. No taka balerina, muszę wam powiedzieć. Dobra, mamy to. Mamy to. Hard! No dobra, nie będzie, że hard. 3, 2, 1, go. Oh my god, nie no, nie gadaj. Dobra. Oh my god, nie! Muszę mieć powyżej 50%. Dobra, jest git. Jest git. Nie trafiłem! Jest git. Jest git. Ała. Dobra. Ej, nie ma tragedii na razie. Szkoda, że ja na przykład nie mogę zrobić powyżej 100%. Bo miałem kilka... O, widzicie, no co się dzieje? Ja nie widzę tego, co się dzieje po lewej stronie. O, widzi... No, ja zawsze tracę to, co jest po lewej stronie. Najbardziej się skupię tylko i wyłącznie na ty... O, widzisz? Po raz kolejny. Ojej. Najbardziej się po prostu skupimy na tym, abyśmy trafiali tylko w środek i w prawo. Koniec, proszę. Jest! 100% mamy, moi drodzy! I co, mówiłem, że tak będzie? Że otrzymamy jakieś znaki zapytania albo xy. Teraz jest to chwila, w której to możemy otrzymać jakiegoś jumpscare'a, więc uważajcie, ale zanim otrzymamy tego jumpscare'a, spójrzcie na te piękne fanarty. Czyż one nie są piękne? Jeżeli chcesz, aby twój fanart również się pojawił na odcinku, wyślij koniecznie maila na fanart.juniorski@gmail.com. Dobra, ja klikam teraz trzy znaki zapytania i widzę, że ona już jest coś jakaś chyba smutna. Mogę ci kliknąć... Czułeś się tak, jakbyś nie wiadomo ile razy próbował, a i tak czułeś się, że przegrywasz. Cały czas się zdarzają... złe rzeczy, bądź też błędy. I później wpadam na moje błędy. Creepy. Now I'm here. Creepy. I am not me. Nie jestem sobą? Ja to nie ja. I am not one. Ja to nie ja, on chyba mówi, ja to nie ja. Ona się popłakała? 90xx could not run this program because the following file is missing or corrupt. Czyli tego pliku nie ma, bądź jest zepsuty. Please locate the file and then try again. System32key.dll. Czekaj, bo możliwe, że mi się to gdzieś pojawiło, tylko muszę wejść teraz na swój program i zobaczyć 98xx, ale tutaj już nic nie ma. Jest tylko common. No dobra, niby się teraz uruchamia na nowo, ale czy ja będę mógł po prostu sobie wejść jeszcze raz do tej gierki? Wydaje mi się, że ona mi się może też w sumie pojawić w sumie też na pulpicie. Welcome 98xx. Dobra, login. Logujemy się i zobaczymy, czy ona się pojawi na pulpicie. Chyba jej nie ma, no bo kiedyś Jumping Julian mi się pojawiał na pulpicie, ale teraz jej tak jakby nie ma. Dancing with Darcy, Calvis Games, na razie jest wszystko tak, jak to powinno być. I play? Mamy wszystko. I czekajcie, zrobimy może teraz coś takiego, że ja po prostu przeczekam, żebyśmy mieli 0%, ale musimy poczekać chyba, aż się cała piosenka skończy, wiecie? Chyba, że teraz dostaniemy jakiegoś jumpscare'a, jeżeli będziemy mieli 0%, nie. Jednak ona nadal cały czas czeka, aż my zaczniemy tańczyć i musimy poczekać, aż cała po prostu muzyczka przeminie. 5 minutes later. Dobra, muzyczka się kończy. You failed. Przegrałeś. I failed. Ja przegrałem. Why? Dlaczego? Why did that happen? Dlaczego tak się stało?
That moment's supposed to happen. Dlaczego tak się stało? Ona się popłakała znowu. Ej, całkowicie... Co to jest? Ej, ja się tak boję. Ja nie lubię takich rzeczy. Jakieś takie twarze rozlane, jakiś samochód, ale to był teraz jakiś związek z czymś, że może oni zawozili to dziecko na taki balet? Nie mam pojęcia. Wejdziemy tu jeszcze raz, zobaczyć co się stanie. Dancing with Darcy. Czy ona się teraz tutaj pojawi? Nie ma. Może teraz ta gierka się po prostu zbugowała? A może teraz musimy po prostu kliknąć w te trzy znaki zapytania? No niby tutaj jest, hello. Chyba mamy coś innego, prawda? Nie. Nie, to jest to samo. Chyba, że tutaj będzie trzeba zrobić teraz coś takiego, że jak ona będzie płakać, to trzeba jakoś szybko włączyć tą gierkę. Bo w tej gierce generalnie trzeba wszystko testować, żebyśmy poznawali jeszcze jakieś kolejne sekrety. Ja nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi teraz w tym. 98XX could not run this program because the following file is missing or corrupt. Nie ma tego pliku, bądź też jest zepsuty. Key.dll 98XX root, czyli ścieżka od gry 98XX. System 32 key.dll. No dobra, czy ja mogę na przykład wejść tutaj do dokumentów? Nie, no nie mogę wejść tak jakby na grę tutaj. Mamy tylko Jumping Julian Surfur, bla bla bla. Ale nie mogę wejść tak jakby w lokalizator plików, w menedżer plików, dokumentów, żeby dodać ten plik jakoś. Wiecie co, ja sobie może zostawię to na razie tu, bo to jeszcze jest tak jakby chyba nieskończone. Book Reader, The Creative Rabbit, The Pain of Love i Desperate Businessman. Najprawdopodobniej będzie tutaj jakaś czytanka, dokładnie. Ale najprawdopodobniej może być tak... On tutaj po prostu będzie czytać jakąś czytankę, nie? Jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić screenshota i byście sobie to mogli przeczytać, ale ja już tutaj widzę, moi drodzy, że my musimy szukać kodu. I mamy tutaj na przykład 7, więc ja już otworzę sobie swój notatnik i wpisuję 7. Następnie jedziemy, szukamy cały czas, żeby tego po prostu nie przełoczyć, bo ja już tam gdzieś jakąś 8 widziałem, tylko to musi być po kolei, bo na razie w to się kliknąć nie da. Więc najprawdopodobniej może być tak, że tu jest jakiś numer telefonu, który będziemy potrzebowali, aby do niego zadzwonić. Dobra, mamy Wooden, czyli mamy tutaj numer 8. Dobra, tutaj na samym dole mamy numer 4. Możliwe, że po prostu każda czytanka będzie miała 3 cyfry, to będziemy mieli 9. I wtedy najprawdopodobniej będziemy mogli sobie zadzwonić na ten numer 9-cyfrowy, ale ja sobie zjadę tu jeszcze na sam dół. Jeżeli coś widzicie, to dajcie znać koniecznie w komentarzu, ale jak sami... zauważyliście, no to tutaj chyba niestety już niczego nie ma. Dobra, idziemy z drugą czytanką, która nazywa się The Pain of Love, czyli ból miłości. Widzę, że tutaj już mamy numer 6, gdzieś na samym początku. Więc ja sobie to oddzielę. Mamy numer 6 teraz. Dobra, tutaj widzę Was Wed to Edmund. Having, czyli mamy numer 2. Believed in the promises of love and prosperity, bla bla bla. I tu jest na samym dole najprawdopodobniej numer 3. Ale wiecie co, ja sobie tutaj jeszcze jadę i śledzę, czy my znajdziemy jeszcze jedną cyfrę, bo nie wiem, czy to będzie 9-cyfrowy numer telefonu, bo ja już widzę, że to chyba będzie numer telefonu. Ewentualnie wprowadzimy to też do dokumentu, ponieważ jak sami widzicie, mamy 3 cyfry, tu już widziałem kolejną 8. Tu jest 5, więc ja sobie to wprowadzę do tych dokumentów, ale też spróbujemy zadzwonić na ten numer telefonu. Tutaj mamy 5, następnie tu jest 8, tu jest, o widzicie, tu jest 8, czyli tutaj już są 4. Tu jest 8, 7 i chyba 4, więc mamy 3, 4. I ja teraz sobie, moi drodzy, wyjdę z tej czytanki, bo i tak tego nie czytamy. Tylko wejdziemy, gdzie tu jest numer telefonu? Gdzieś tutaj można było dzwonić? Audio player, photo editor, gdzie tutaj się dzwoniło? Tu jest, dial caller. O, widzicie? 3, 3. Raz, dwa, trzy, tutaj jest 5 cyfr potrzebnych. Więc musimy jeszcze raz do tej czytanki tutaj wejść i ją dokładnie przeczytać. Bo ja mam 5, 8, 7, 4 i tu jeszcze jest 6. Widzicie? 5, 8, 7, 4, 6. Dobra, idziemy dial center i mamy 7, 8, 4. 6, 2, 3.
587 46. Ciekawe, czy to działa. Hello. I to tyle? Jestem cały czas połączony. Hello. Siedem, osiem, cztery. 6, 2, 3. 5, 8, 7, 4, 6. Może teraz powie coś innego. Ale dlaczego mi mówi tylko hello? Ja bym chciał usłyszeć coś innego. Ja wiem, co się teraz stanie. Wiecie, co się stanie? My, moi drodzy, zadzwoniliśmy sobie do niego i on już powiedział do nas hello. Słuchajcie, hello. Ja się mogę z nim na spokojnie rozłączyć. I teraz najprawdopodobniej, gdy ja będę siedzieć tutaj w pulpicie, to może być po prostu tak, że za chwileczkę ktoś do mnie oddzwoni. Tylko musimy chwilkę poczekać. Oh my god! Ja wiedziałem, że zadzwoni. Nie, dobra. Okej, okay, chyba mamy. Jakiś kod otrzymałem. Ja sobie go porównam. To jest kod binarny, z tego co mi się wydaje. Ja teraz sobie muszę poszukać na internecie. Bitmatrix Translator. Tłumacz tekst i kod binarny. Najprawdopodobniej jest to chyba kod binarny. Tłumacz tekst na kod binarny. Na przykład halo juniorski, powiedzmy. Tekst na kod binarny i wtedy właśnie wyskakują takie 0000000. Tylko najgorsze jest to, że ja mam, spójrzcie, ja mam tutaj ten kod. Ja go sobie tutaj wkleję. Kod binarny na tekst. SCD? Wait a minute. 98xxworld.com przez SCD? Ooh! Okay, this website uses cookies. No trudno, żeby nie. Mamy, moi drodzy, kilka ludzi. Edward Phillips umarł w 90... Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Oni wszyscy umarli w 98 roku. Czyli wtedy, gdy właśnie ta powstała ta firma, Calvis Games i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, że to oni wszyscy umarli. Edward Phillips, Amanda Smith, Benjamin Martinez, Julie Garcia, Noah Lopez, Elia Jones, Charlotte Hernandez i Henry Thomas. Nie kojarzę tutaj żadnego imienia ani nazwiska. Gdzie kiedykolwiek czytaliśmy właśnie na temat tych ludzi. Copyright 2024-98X is all right reserved, no jakbyś inaczej. Tylko, że ja tutaj nie potrafię już niczego kliknąć. Ja tu nic nie mogę zrobić. Oni mi tylko dali znać, że oni wszyscy umarli. 8 ludzi umarło właśnie w 98 roku. No dobra, no dosyć ciekawe, dosyć spoko. Chyba to już się udało przejść tą gierkę. Dancing with Darcy. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego mi się ta gierka tak jakby usuwa. Ponieważ nie ma tam jakiegoś pliku. Ale no dobra, idźmy może na math game. Let's see how smart you are. Sprawdźmy, jak jesteś inteligentny. 2 plus 2, 6. Nie no, żartuję. 3 razy 3, 9. 3 razy 4, 4, 8, 12. 18. 8 podzielić na 4 to jest 2. 2 razy 6 to jest 12, 14. 12 podzielić na 2 to jest nic innego jak 6. To jest razy? Nie mam pojęcia. Co to jest? To jest do potęgi? 6 razy, może to jest raz, 36? 45 razy 8? No dobra, no teraz już pozwolę sobie użyć kalkulatora, dobra? 398. Good or evil? A nie, good plus evil, czyli zło plus dobro. Tak, nie. Śmierć plus ból. Moc albo... Samobójstwo, moc. Layers x betrayers. Czyli ci, co kłamią, razy
Zdradzający. Śmierć, śmierć. Incorrect? Co? Ja teraz byle co nacisnę i się robi restarting jakiś. Dlaczego się robi restarting? Hi. Ej, to jest wzięte z Windowsa. Skąd wiedzą, jak się nazywa mój użytkownik? Skąd wy wiecie, jak się nazywa mój użytkownik? Co? Oh my god, co to zaś jest? Hello? Czekajcie, ja sobie zapisałem teraz ten zrzut, ponieważ najprawdopodobniej mamy teraz tutaj jakąś nową stronę. Chyba już się nic nie stanie. On mi każe teraz wejść na tą stronę? Albo gra czeka, aż ja wejdę na nią. 98xxworld/xcmnlymm. Wuf! Jak piesek chyba. Page not found? We can't seem to find the page you are looking for. No jak to nie? XC... Coś im chyba nie zadziałało, tak mi się wydaje. Nie wiem, dlaczego to nie działa. Later that same evening. Dobra, moi drodzy, bo ja nie mam żadnego pojęcia, dlaczego... Ej, nacisnąłem escape i się tak jakby komputer restartuje, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego to nie zadziałało teraz ta strona, którą on mi ją podał, ale być może po prostu twórcy jeszcze tego tak jakby nie wprowadzili. Chyba, że to tutaj trzeba wprowadzić, no bo tutaj też chyba wchodziliśmy do jakiejś strony, prawda? My tutaj też mamy web surfer. Siema! Siema! Hello! Spróbujemy zrestartować jeszcze raz ten komputer. Możliwe, że po prostu się teraz pojawi i pokaże nam jakąś inną stronę. No nie no, on mi podaje cały czas tą samą stronę. Najgorsze jest to, że ja teraz nie potrafię z tego wyjść. Dobra, wyszedłem jednak. Ale wiecie co, my sobie wejdziemy do tego web surfer, który czy też przeglądarkę internetową, która znajduje się właśnie tutaj w tej gierce. Być może wtedy dostaniemy się gdzieś... Gdzie nie powinniśmy? On się teraz najprawdopodobniej znowu pojawi, spójrzcie. Dobra. I tu jest gdzieś. Tu, surfer. Tylko on się teraz pewnie pojawi znowu. Ty, nie ma go. Dobra, wejdźmy tutaj na surfur. Razi.com. A jakbyśmy tutaj wpisali teraz to, co ja potrzebuję, czyli to jest xcmnlymmw. Przestraszyłem się tego. Mires tylko jest. To nie działa. XCMNLYMMW. To nie działa. To nie działa. My przechodzimy tylko na tą stronę, ale ja tutaj nie mogę nigdzie wpisać strony ani nic takiego. Jeżeli wiecie, co tutaj trzeba zrobić, dajcie znać koniecznie w komentarzu, a my mamy jeszcze jakiś tutaj wideo editor. Okej, okay, import video, co to jest? Playing? Tu jest znowu, wiecie co to jest? Oh my god! Kod się nie zmienia. Invert. I brightness. O, ma tam uśmiech z tyłu. I tu się jakiś inny kod pojawił! Okej, okay, no dobra, widzę, że on się tam ładnie uśmiecha, bardzo ładny jest, fajny. Ja sobie za chwileczkę sprawdzę... Pauza. Playing pauza. Ale Meter Gnach MMV. Clear. O. Import video. Ale wiecie co, ja sobie spróbuję teraz użyć mojej komórki i zobaczymy, czy ja będę mógł odczytać ten kod QR. Juniorku, o. Załóż lepiej pampersa. Tak jest lepiej? Od Magda! Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Spójrzcie teraz na to, ja go spróbuję odczytać. 98xxworld, no jakbyś inaczej. I on mnie doprowadził do strony IA5H3. Czekajcie, ja sobie to skopiuję i na komputer przejdziemy, dobra? Oni mnie prowadzą do tej strony tutaj. I tu mamy jakiś download. I am here.
Tu jest chyba napisane. I am here. Download? Oh my god. Czekaj, download. I am here. Ale tu jest chyba ten kod, który my już mamy, prawda? Ale jak go przekształcić? Kod heksadecymalny chyba na tekst. Heks na tekst. I wydaje mi się, że jak ja tutaj... halo, to ja, juniorski. I on mi się chyba wtedy... Błąd konwersja Sting nie udało się. Dlaczego? Może tak? Yes. Ale to już jest to, co my znamy. On nas znowu tutaj prowadzi na te trzy strony, widzicie? Jackson coś tam, że mamy zagrać w te trzy gierki. A my jeszcze w to nie graliśmy, a powinniśmy chyba sobie zagrać. Ale wiecie co? Jak ja sobie zrobię tutaj invert, to wtedy te kropki mi się zmieniają. I wtedy najprawdopodobniej jest to też jakiś inny kod binarny, czy też, przepraszam, kod QR, i on mnie doprowadził do strony Memories. Ja sobie teraz, moi drodzy, to skopiuję. Wejdziemy na tą stronę i jak sami widzicie, moi drodzy, mamy tutaj jakiś filmik. Minuta 33, Memories. No dobra, mamy dom. Może się pojawi za chwileczkę jakiś kod znowu, jakiś telefonu czy coś takiego. Co to jest za dom? Jakiś taki bardzo stary amerykański, w ogóle ktoś tam szył przy kaloryferze, jak sami widzicie. Niczego tutaj na razie nie widzę. Niczego, co by nas mogło zainteresować, abyśmy mogli gdzieś coś wprowadzić dalej i sprawdzić, o co w tym chodzi. Czy wy coś z tego rozumiecie? No dobra, mamy w końcu komputer. 98XX. Pojawił się w domu. Bardzo stary. Ale w końcu się pojawił. Na tamte czasy to była po prostu nowość i się skończyła muzyczka. To oznaczało, że ten komputer jest przeklęty. I to tyle? A może... Ja tu nie widzę żadnego kodu. O co w tym chodzi, ziomek ty? Ej, on zaś leci! Co on ode mnie chce? Co ty ode mnie chcesz, ziomek? Po co on teraz tutaj tak będzie latać? Ale czekajcie, jakbyśmy sobie weszli może na stronę Jacksona, czyli twórcy tej gierki, to mamy tutaj coś niby nowego. A jest kilka nowych filmików. Możliwe, że po prostu na tym filmiku coś nowego się dowiemy, co? Okej. Okay. No jest Dancing with Darcy, no to już ją znamy. No to już znam. To już znamy. Możemy w sumie sobie troszeczkę przewinąć. Bo ja czekam na jakiś kod. Co to jest? Get out? Czekaj. Get out of my head! Wyjdź mi z głowy! Ona się też popłakała. Co? Dachy chwryki cimegera, figury cimegera, i wkurki cimegera. Może coś napisali w komentarzu, co to oznacza, co? Text and the end, the codes too. Czyli tekst, który na końcu mówi tak. Zanim skrzywdzisz innych, poczuj ból, jaki sprawisz innym. Pokonaj Mrdichtę, to nie jest ból, to jest to, od kogo pochodzi. Driszci bablani. Nie mam żadnego pojęcia, o co w tym chodzi. Mamy jeszcze jeden filmik. 98XX Instructional Setup, czyli jak załączyć komputer 98XX. Dobra, oni go tutaj chyba produkują. Instructional Setup. Dobra, no widzimy, że oni tutaj mają ten komputer. Wiecie co, ja może sobie tutaj wyłączę te napisy, bo mnie te napisy za bardzo nie interesują. One mnie tak jakby na razie nie interesują.
No wiemy, że tutaj musimy wstawić, tutaj podłączyć, tu coś tam. Nie zapomnij o myszce. Naciśnij na komputer, żeby się załączył. 98XX się szczytuje. Welcome 98XX. Ale czy my otrzymamy za chwileczkę jakiś numer telefonu? 499,99 dolarów. 88456 Mires. 88456 Mires. Wiecie, w Ameryce tak wpisują. Mires. I teraz by się musieli zobaczyć, jak to wygląda na telefonie. Bo jak sami widzicie, czekajcie, ja wam coś pokażę. Jak my sobie wejdziemy teraz na komórkę i mamy na przykład tutaj komórkę, prawda? No spójrzcie, ja nie wiem, czy wy macie teraz ostrość czy coś takiego, ale w każdym razie mamy na przykład 2 ABC, 3 DEF. I Amerykanie tak wpisują, że Mires, czyli to będzie numer. Ja wam za chwileczkę powiem, jaki to będzie numer, najprawdopodobniej. Czekajcie, mamy tak, Word to Phone Number Converter. I to było Mires, prawda? 64739. Connected! Thank you for calling Myres Incorporated. Siema. Trusted Computer Service Company. We regret to inform you that as a... Myres Incorporated has ceased its operations and is no longer able to accept calls or provide services. Nie ma już takiego... We would like to express our sincere gratitude to all our valued customers who have supported us throughout the years. It has been our privilege to serve you and your needs. If you have any outstanding inquiries, payments, or need assistance with any pending matters, please note that we will not be able to address them through this phone line. Please refer to any previous communications or visit our website, if available, for alternative contact information or guidance on any remaining issues. We understand that this may come as a surprise, and we apologize for any inconvenience this may cause. We have appreciated your business and loyalty, and we wish you the best in finding alternative solutions for your computer service needs. Thank you once again for choosing Myres Incorporated as your trusted partner. No, to... We hope that you continue to thrive in your endeavors, and we wish you well. For any immediate support or service inquiries, please seek assistance from other reputable service providers in your area. Goodbye, and take care. No ale to podaj mi ten numer telefonu albo coś takiego, co? Nie mam żadnego pojęcia. Tu coś z tą baleriną jeszcze musi być. Tak mi się wydaje. Bo to jest niemożliwe, że ja klikam te trzy znaki zapytania i się nic praktycznie nie dowiadujemy. Tylko ja bym chciał jeszcze raz sprawdzić, czy jeżeli ona tutaj nie będzie tańczyć i otrzymamy ten dźwięk i później pojawiają się jakieś dziwne twarze, to czy my przypadkiem znajdziemy coś w fotoedytorze? Być może tak będzie. Ponieważ jest to zdjęcie, któremu chciałbym się jeszcze raz przyjrzeć, bo być może znajduje się tam jeszcze jakiś kod, dzięki któremu będziemy mogli otworzyć jeszcze jakiś sekretny dokument, dzięki któremu będziemy mogli otrzymać znowu po raz kolejny jakiś numer telefonu. Dobrze, Darcy, kończ już tańczyć, bo nie mamy ochoty na to patrzeć, bo ja chcę, żebyś ty przegrała tak czy siak. No dobra, no i co? Mamy to? You failed. You failed. I failed. No ja wiem, no za chwileczkę będzie pip i się pojawi samochód. No dobra, gierka nas teraz wywali do pulpitu. Teraz tu jest pup i patrzymy, moi drodzy, czy my przypadkiem mamy tu gdzieś jakiś numer. Nie, ale to jest mega creepy. Mega creepy, ale wiecie co, gierka mi się odpaliła, więc ja teraz teoretycznie wejdę sobie może do fotoedytora i zobaczymy, czy my tamto zdjęcie otrzymamy. Bo wydaje mi się, że to jeszcze nie jest wszystko w tym update'cie. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli pojawia się jakiś update w tej gierce, to my naprawdę mamy tutaj godzinę roboty, jak nie więcej. I jest to po prostu mega. Dobra, gdzie tu jest Photo Gallery? No mogę tylko kliknąć to. I nic więcej nie ma. Co tu jeszcze by można teoretycznie zrobić, jeżeli... Wiecie, co by tu jeszcze można zrobić? To dajcie znać koniecznie w komentarzu, ale wydaje mi się, że to już by było chyba... Na tyle. No nie mamy więcej tutaj wideo, ani nic takiego, więc... Chyba czekamy na kolejny update! Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej 98XX, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!